Dzień dobry, dzień dobry. O co, panie, parami chodzicie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. W środę 4 sierpnia 2021 roku mamy godzinę 17.15. Rozpoczynamy naszego live'a Fishing Planet, Karpie, Anglia. Troszeczkę sobie tutaj połowimy, ze względu na fakt, że mnie już niedużo brakuje do 53 poziomu. Przypominam, walczymy o 54.
żeby się stąd wynieść. Jestem w trakcie połowu, także no, licencja jest wykupiona do jutra, do 5 sierpnia do 8.24. Weźmiemy sobie pokój prywatny i idziemy na ryby. Pogoda jest pochmurna, także nie powinno być problemu, tylko ja sobie słuchawki może założę. Będzie prościej. Aha, no nie wiem dlaczego mi zawsze tę wędkę wyciąga z tym groszkiem. Nie wiem dlaczego. Ja potrzebuję taką. A, tylko zaraz, zanim to nastąpi, to może właśnie w podstawkę? O. Teraz powinno być lepiej. Na obecną chwilę jest to 2,5 prawie kilo w sieci, więc jeszcze tam można łowić. Tylko za moment wpadniemy w dołek. Cześć Grzechu, hej hej. No i dobra. I czekamy, co tam słychać u Państwa ciekawego? Wydarzyło się coś? No, to na wstępie można zajarać. Ja na razie sobie wezmę zwykłego fajka. Na razie sobie wezmę zwykłego fajka, bo herbatę mam jeszcze gorącą, ponieważ no, dzisiaj o 15 minut później rozpocząłem live'a, znaczy później. No, ja zawsze powtarzam, że ja po 15 rozpoczynam. Po 17 znaczy się. Więc to po 17, no to jest, nie? Ale jak herbata przestygnie, będę miał czym przepłukać gardło, to będę tego nowego suda używał, tylko mam chyba trochę za mocne wkłady do niego. Jak to tam stoimy z tą czasówką? No nie, no jeszcze powinny brać, więc... Więc jeszcze tutaj sobie będziemy. Raz, dwa, trzy, co? Co raz, dwa, trzy? Dobra, i mamy zainteresowanie na jedynce. Cześć Rakso, hej hej. Oczywiście się zdecydować nie mogą. Co one by właściwie chciały skubnąć? O, najpierw jedynka, potem dwójka, teraz trójka, kurczę. Co to ma być? Amatorskiego... Co? Amatorskiego połowu ryb możesz łowić maksymalnie na dwie wędki. Znaczy, wiesz, to nie za bardzo zrozumiałem twojej wypowiedzi. Także rozwiń myśl, o co ci chodzi. Aha, o to chodziło. Okej. Teraz już rozumiem, Katrina, o co ci chodziło. Czy próbowałem już? No próbowałem, dlatego mówię, że mam trochę za mocne wkłady. Ale dzisiaj w sklepie wynalazłem trochę, no mam nadzieję, że trochę słabsze. Więc jak wykorzystam te najmocniejsze, no bo ich nie wywalę przecież, to będę tych słabszych używał.
No ale mam tutaj zapas normalnych fajek, tak żeby nie prychać na live'ach. To niestety, ale... A tak kaszlu jest po tym. Cześć Rasal Gulek, witam cię również. Co tam, jak tam na wyjeździe było, panie? Trochę chłodniej się zrobiło i od razu lepiej się żyje. Zależy komu chłodniej. Jak się siedzi przy maszynach, które grzeją i teraz dodatkowo lampy, to wcale nie jest chłodniej. Ale przynajmniej tyle, że klima jest wyłączona, wiatrak tylko chodzi. Dobrze było? No i tak powinno być. Tak powinno być, po to są wyjazdy. Gorzej z pakowaniem. A kurde, dziabnie któraś czy nie? No to tylko na początku tak jest, mnie dusiło jakoś 2-3 dni. No i ja go mam od wczoraj, nie? Co tak, jeszcze nie jestem przyzwyczajony? No ale mam nadzieję, że jakoś się przyzwyczaję. Byłoby miło. Jakieś uparte, kurcze. O, dobra, jest branie. Pierwsza ryba na live'ie. No i to może być... może być medal. Chociaż zaraz zobaczymy. No to chyba zwykły karpik jest, albo albinos. Ciężko pod tą wodą... Nie, to chyba albinos będzie i to chyba medalowy. Tak też jest. Prawie 14 kilo. Więc tragedii nie ma. Jakaś nudna gra? Dla ciebie może i nudna. No dokładnie, to jest gra akcji. Tak jak Klaudia napisała. Ale chyba się przerzucimy, słuchajcie, godzinowo, albo zmienimy łowisko, wiecie? Cześć Maciej! Jak to na następny dzień? O, na następny dzień będzie słonko. No i dobrze. Byłem na rybach kiedyś i było ciekawiej. Co kto lubi? Emocje jak na grzybobraniu. Prawda? No. Adrina przypomina o łapkach, ja również. Poza tym słuchajcie, no zasada jest jedna. Tytuł gry jest w opisie. Tytuł gry jest wybrany z listy, więc no jeżeli ktoś widzi tytuł gry i wchodzi tylko po to, żeby gadać, że jest nudna, to ja tego nie rozumiem, no. Cześć Vaylor. Ryb nie łowił, ten nie zrozumie. Ale czego nie zrozumie? Vaylor, jesteśmy cały czas na karpikach, bo do 54 poziomu już naprawdę niewiele zostało. No teraz dążymy do 53, no ale to będzie tylko jeden poziom do wbicia, więc już na tych karpiach tutaj lepiej to zrobić niż na jeziotrach. Więcej expa jest. No, trzymaj się, Raksok. Szybki bije. Siema wszystkich, przepraszam za spóźnienie. Raptem 10 minut. Tylko jedną rybę wytargaliśmy. Jakie to są emocje. No, jak coś chwyta, to na pewno. Jak coś bierze, to pewnie, że są emocje.
Siema byku, siema karasiu. Bez kapsa, bo ci nightbot będzie blokował. Dobra, coś tam na jedynkę siada. No i weźmie na trójkę, czy nie? Na truskaweczkę. A właśnie, chyba trzeba będzie truskawek dokupić. No, 12 zostało jedynie. Magic the Gathering Arena mam zagrać? Na Marina, jak to woli? A cóż to jest za rodzaj gry? Fan fantastyki. Witam. O, słuchajcie, mamy 53 poziom i bardzo dobrze. I co to się tam odblokowało? Siatka na ryby, Fish Stronghold. Tylko, że to jest MK. No ale dobra, no to jakaś siatka nam się odblokowała, jakieś kołowrotki widzę, wędeczka, dobrze, dobrze. O, dłuższe te żyłki 0,75, to się nam przyda. Co tam jeszcze? A, i to wszystko w sumie. Dobra, to będzie. Jakoś tak jesteśmy w dołku, kurde, a lepiej biorą w tym dołku niż na górce. Michał, cześć, cześć. Vaylor, od którego levela są te podpórki na wędki? Te na 4? Kurde, wiesz co, powiem ci szczerze, że nawet nie pamiętam. Ale może na łowisku uda się je gdzieś namierzyć. Od 50. Od 50 poziomu. A właśnie, kurde, byłem w sklepie. Truskaweczka. Gdzie są te kulki? O, są kulki i palety. To są krabowe, to nie? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. No i miałem sobie powyżej 400 tysięcy, kurde, znowu spadłem. Medieval Dynasty jest jak Minecraft pod względem kopania? Na starcie gry możesz zrobić kamienny kill-off. No cóż. Ja powiem tak, ja to się zastanawiam, czy twórcy w ogóle reagują na to, co gracze piszą i tak dalej, czy nie reagują, bo czasami odnoszę wrażenie, że tworzą grę bardziej pod siebie niż pod graczy, nie? Cześć Pawle, witam cię. Ciekawe, czy Gucio dzisiaj wpadnie, bo mam dla niego radosną nowinę. Jak głęboko w tym dołku jesteśmy? No jeszcze nie jesteśmy aż tak bardzo głęboko. Niedobrze. Czyżby nagroda gotowa? Nie, no jeszcze nie jest gotowa. Robi się, jest w produkcji. Czy da radę mnie zaprosić do znajomych na Fishing Planet? Znaczy, jak na Fishing Planet? Na Fishing Planet się chyba nie... A czekaj, da się? Chyba się da. To są znajomi? No da się. Zostaw, przestań lizać tę truskawkę, te kulki. Dopiero co nowe kupiłem.
każdą grą tak jest, że twórcy tworzą pod siebie i mają w MM opinię graczy. Liczy się tylko kasa. No nie do końca tak jest, bo zaskoczyli mnie twórcy New World, którzy bardzo szybko i sprawnie reagowali na sugestie graczy i poprawiali coś dodawali, coś zmieniali. To naprawdę w dosyć szybkim czasie, dosyć krótkim czasie, może w ten sposób. Natomiast jak tam były problemy z serwerami, to szybciutko też reagowali, pół godziny i było naprawione, nie? Natomiast w przypadku co po niektórych gier to naprawdę wołało pomstę do nieba. No, czyżby medalik? Może być medalowy. I to będzie karb, bo jakoś tak nie szaleje jak Amur. Panie, gdzie pan odjeżdżasz, chłopie? W tę stronę, nie w drugą. Może udałoby się lepszy kołowrotek kupić, może udałoby się większe haczyki kupić. Chociaż tam haczyków nie było, chyba. Oby gruba ryba? No będzie, to może być nawet unikat, bo coś za bardzo odjeżdża. Ale troszeczkę mocniejsze karpiówki bym potrzebował tutaj, większe haczyki, lepszy kołowrotek, mocniejszą żyłkę. No, cały setup potrzebuję większy, bo no, chciałbym się chociaż na tych karpiach, na jeziorach to raczej się chyba nie uda znaleźć w top 100, ale może na karpiach by się udało. Natomiast nie do końca pamiętam, od którego poziomu są czternastki karpiowe. Co z nim jest, kuźwa, nie tak? No chłopie, no... Co? Oby to był lustrzeń. Oby to był lustrzeń, bo on dużo expa daje. O, i to będzie lustrzeń. Albo nagi. Z daleka nie widzę, ale... Ale albo lustrzeń, albo nagi. Wysłałeś zaproszenie? O, tylko teraz, żebym, kurde, pamiętał, jak to się przyjmowało. Boże, ostatni raz jak mnie ktoś zapraszał w Fishing Planet, to było w 2016 roku. No ciśnij, chłopie, tutaj w tę stronę. No w tę stronę ciśnij, no gdzie ciśniesz tam w tataraki? Szuwary. No dobra. I... Nagi. Unikatowy. No dobrze, może być. Dobra. Zarzucimy sobie tutaj. I teraz zobaczmy to zaproszenie. O, dobra, jest. Kurde. Dobra, szybki bilu, proszę cię bardzo. Co ci puszcza? Rybsko ci puszcza? No dobrze, zobaczmy, tam ten dołek to się coraz bardziej pogłębia. Ale nie chcę zmieniać tego, nie chcę zmieniać dnia. No, ten dzień kolejny będzie fajny, ale to w ogóle zmienimy łowisko. Znaczy, no to powiedzmy, że łowisko, tak? Będziemy na tej samej mapie, ale gdzie indziej pójdziemy. Ty grasz od tygodnia i masz 23 poziom? No ja niestety nie mam tyle czasu, żeby tak cisnąć. Aczkolwiek na tych niższych levelach to szybciej te levele wpadają niż później. Ja to robię co mogę, żeby teraz do 54 dotrzeć i się przenieść na wyspę krabów, bo taki mamy plan, takie jest założenie.
Tylko pytanie, jak mi to pójdzie, bo... Co to tam się stało? Patrys mnie zaprosił. Dobrze, niech i tak będzie. No tutaj, jeżeli chodzi o paseczek, no to tam... Powiedzmy, że pół centymetra wpadło, nie? Przecież teraz jak zdobędziemy ten poziom, znaczy oczywiście nie na live, bo to za długo potrwa. To się przeniesiemy. Kiedyś pamiętam, że jak łowiłem ryby na kukurydzę, to mi się jakimś cudem złapał okoń. No czasami tak bywa, no. Wiecie, okonie to są tak wybredne skubańce, że one mają co chwila zmiany smaków. Strasznie, strasznie są wybredne. Więc na okoniach to te przynęty, to kurczę, to czasami, a zwłaszcza na spinning, jak się łowi, to trzeba kombinować z przynętami i to dosyć mocno. Klauduś i palacze, palimy! Ja to będę dużo siedział w New Worldzie. No ja też planuję. Ja też planuję sporo w New Worldzie posiedzieć, tylko zastanawiam się, w jakiej konwencji to zrobić. Czy zrobić to w formie odcinkowej, czy zrobić to w formie live'ów. No, albo i tak, no nie wiem, no zobaczymy. Okoń podaje hasło, okoń dobry dzień. Dobry dzień, damzerku, witam cię. Mają zachcianki jak kobieta w ciąży. Nie możesz palić? A co się stało? Wkładów ci zabrakło? Do Aikosa? Kiedyś na żywo złapałem, proszę ciebie, karpia na spławik, na chleb, 2,5 kilo miał skubane, a wyciągałem go z 3 godziny. To co to za zestaw był? A na co się sadziłeś? Na co się sadziłeś i jaki zestaw? A, w szpitalu jesteś, a no tak. A, widzisz, a rzeczywiście, kurde. Zapomniałem, ale to jest tak z moją pamięcią właśnie. A już myślałem, że siądzie na tę jedynkę. Pytanie brzmi, czy nie przesunąć na drugi dzień. Wybaczasz mi? To dobrze, Klaudy, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Poczekamy chyba do godziny 11 i wtedy się przesuniemy o 24 godziny. No bo tutaj to warto będzie 11 wybrać. Nie no, Michał, ja wiem, że karp jest waleczną rybą, tylko że ja karpię to bardziej na grunt. Natomiast na spławik to ja nie próbowałem. Na meczówkę. Palenie się zabije? Słuchaj, każdy kiedyś umrze. Na co lepiej łowić sławik spinning grunt? Zależy co? Zależy co, szybki Bilu. Synek miał wycinane migdałki. No, mnie ostatnio migdał bolał. I się kurde męczyłem z tym migdałkiem, męczyłem.
A w końcu żeśmy z Katriną zamówili lody w McDonaldzie, wpierdzieliłem dwa McFlary, czy tam jak to się tam nazywa. I mi przeszło. Cudowne ozdrowienie po lotach. Tak, zgasiłem się? To dobrze. Po co miałeś się niepotrzebnie rozpalać? Do mnie nie wolą idą, tylko lodów mi się chciał. Michał, no kurde. To miała być tajemnica. Ja cię kręcę. No weźmie coś na te zestawy, czy nie weźmie? Ja to się zastanawiam, jak to jest z nęceniem, bo tutaj w Fishing Planet. Czy jeżeli się wyjdzie z gry, to nęcenie się resetuje, czy jak to wygląda? Bo to... Ciężko stwierdzić. A na Emeraldzie siedzisz? I co tam ciekawego łowisz? Niebieski cygan, Pabelus, rób live o sensownej godzinie, nigdy całego nie obejrzę, bo akurat dyżur ma. Cygan, przykro mi, ale to jest dla mnie sensowna godzina. To widzowie mają się dostosować do mnie, nie ja do widzów. No niestety, no każdego nie jestem w stanie zadowolić, a ja mam też swoje życie i swoją robotę. Więc tak te live'y od zawsze wyglądają i wyglądać będą. Natomiast zawsze są zapisy do obejrzenia, więc można sobie nadrobić. Życie polega też między innymi na zachciankach. No Katrinko. Przeważnie sandasza szybki Bill łowi. No i na co tego sandasza tam ciśniesz? Tak jak ci mówiłem, na spinning z tym, z blachą z tygryskiem. Ciekawe, czy tu w sklepie tygrysek w ogóle jest. No jest. Kurde. Tego się nie spodziewałem. W zapisie beki sobie nie pociśniesz. No coś za coś. O, to też może być coś ciężkiego. Aczkolwiek. Nie, to chyba nie będzie nic ciężkiego. To chyba... Tak, zwyczajny będzie karpik. Lustrzeń. No, ale normalny. Nie medalowy, nie unikatowy, normalny. Mówi się trudno. No słuchaj, no praca, życie ważniejsze, nie? Niż jakieś tam live'y. Pociskania beki na live, hopie, nie wyżyjesz. Wycinanie czegokolwiek z jemy ustnej ma wbrew pozorom najlepszą profilaktykę ze wszystkich spraw zdrowotnych. Tak, a później człowiek mówi, że jest pusty w środku. Mówi się trudno i płynie się dalej, no tak. Pierniż pracę, zostań ninją. Tak jest. Michał, bo ci jeszcze ktoś uwierzy i się posłucha. Opie.
Później będzie 7 tysięcy osób ponad biegało, kuźwa, w kominiarach z mieczami jakimiś. Cygan, generalnie live'y są głównie w poniedziałki, środy i piątki po godzinie 17. Czasami zdarza się, że są częściej albo w inne dni, ale na 90% są w te dni, w które podałem. Cześć Diabełku, dzień dobry. Co tam Bilego Nightbot usunął, co tam się stało? A, za dużo tych emotek. Life is brutal and full of zasadzkas. Dokładnie tak, tak mówią. Dobra, dochodzi w pół do 11 czasu gry. Jak ten dzionek połów mija? No na razie Diabełku jest... taka mała bryndza, no, bo jesteśmy w dołku, czekamy do godziny 11, żeby przerzucić czas o 24 godziny. Sometime kopas MM. Klaudia, jakie pomysły, to zamień się z kimś. Klauduś. Nie no, brało, brało, pewnie, że brało. Ponad 166 kilo mamy w sieci. Tylko jesteśmy teraz niestety w dołku. Więc może być tak ciut gorzej. No, no mówię, do godziny 11 czasu gry czekamy i przerzucimy się o 24 godziny. Następny dzień ma być słoneczny. Od razu się zmieni miejsce połowu i powinno być lepiej. No, tylko wygrywają jakieś melodyjki. O, dobra, coś siadło. Coś siadło na truskawkę. Ale to jest zwykły. Nie, to ja już nie wywożę tego trzeciego zestawu, bo to nie ma sensu. Dobra, zostały dwa zestawy. Robaczek i krab. Nie no, tak to... Nie no... Chłopie, jakby to tak było, to kurczę. Nie, to jest tylko z dzisiaj. To jest tylko z dzisiaj. Jestem w Anglii teraz, szybki Bilu, i nie wejdziesz tutaj, jeżeli nie będziesz... Aha, czekaj, no chyba, że masz dodatki, tak, odblokowane łowiska, no to wejdziesz, ale jak nie, no to 50. poziom jest potrzebny. Sherman, dobry, bierą, tylko trochę gorzej, ale zaraz się będziemy przenosić. To już niedaleko, szybki Bill pisze. No, z 20 któregoś to na pewno.
Śledzie na obiad kupione, oglądamy dalej. No, zamiast pracować, nie? Pięknie, pięknie. Wiecie co, ja zabiorę te zestawy. Przeniesiemy się już teraz na ten drugi spocik. No i tu zaraz coś trafi. Spróbujemy wykorzystać jeszcze chwilę czasu. Ja mam za dużo zanęty i nie chciałbym, żeby mi się zmarnowała. Więc jeszcze coś tam spróbujemy wykorzystać. Może coś się trafi. A, skończyłeś pracę? Szybko. Przed chwilą marudziłeś, że jesteś na dyżurze. Dobra, pociśnijmy tutaj. I zobaczymy, co tutaj będzie. Może tu będzie lepiej. Dobra. Trochę ponęcimy. W twoich okolicach jestem. I ci karpie wyławiam, widzisz? Ponęcimy, zużyjemy trochę tej zanęty i będzie dobrze. Dobra. No i ciśniemy i zobaczymy, co będzie. Może tu się coś trafi. I truskaweczka. No. I czekamy. Co ty widzisz, Sherman? Dwa kije? Ja tam widzę trzy. Mogę dołożyć jeszcze czwartego. Chociaż tego czwartego, tego groszku nie będę dokładał, bo... Cholera wie, co to tam się będzie trafiało. Trzy zestawy wystarczą. Ale to jest tak pierwszy raz, kiedy ja mam taki problem z łowieniem rybek tutaj i nie mam pełnej sieci, bo... Trzecia zawsze truskawa. No, jakoś tak wyszło. Diabloski, ja widzę 6. To ładnie, diabelek. Ja widzę 6. A już coś tam bliżej tę truskawkową kuleczkę. Tylko pytanie, czy weźmie. Chyba weźmie. A jednak nie. Tylko polizane i tyle. No i co? Kurde, no. Ej, podłe ryby.
Dobra, dwójka siadła. W końcu coś. Teraz pytanie, co będzie? Co z tego będzie? Tak na dobrą sprawę. Co złowimy? Dobra, widzę, że albo lustrzeń, albo nagi. Tak, teraz to wszystkie będą siadać, tak? Zbiorowe żarcie. No, to może być unikat, słuchajcie. Albo taki ciężki medal. No, chyba bardziej unikat. Ależ, kurde, odjechał. Tak, to będzie unikatowy. Nie zerwij tego, co? Bo cię znajdę i uduszę? A wiesz, że to są groźby karalne, przyjacielu? Żebym ja cię zaraz nie szukał. Najbardziej to mi zawsze szkoda, jak się powieszą dwie ryby i no jedną niestety tracę zazwyczaj. Bo jak już jest holowanie czegoś takiego, jak tutaj widzimy, no to już nie odpuszczę, nie? Zanetę zrobiłeś, nie możesz się rzucić? A rakietę masz? What ty syn! Ponad 28 kilo, unikatowy karp lustrzeń. Ponad 3000 doświadczenia. No i takie rybki to ja lubię. No, karpik niezły, nie? Ja tam z ręki tutaj słyszałem, żeby można było rzucać. No, jedynka coś tam ciśnie się. Pytanie, czy siądzie? Siadło. A jaki klawisz, to sobie wiesz. No, jeżeli można, to sprawdź sobie w przypisaniu klawiszy. No, to... Bardzo proste jest wejście w ustawienia. Dobra, mamy 35 robaczków. Mutant, a nie karp. No trochę tak. A ten to też, kurczę, taki nielichy. Coś się, proszę państwa, chyba ruszyło, ale nie chcę zapeszać. O, następny lustrzeń. Ej, poszedł, kurde, no. Poszedł w toń. Chodź tu. Do góry. Do góry, łobuzie. To może być medalowy. To raczej unikat nie będzie. Ale kto wie. Ta, kurczę, też unikat. Ponad 28,5 kilo. No tak, jak będą same takie wpadały, to szybciutko ten 54 wbije. Dobrze, dobrze. Prawidłowo. Chciałbym te zanęty zużyć, bo mam ponad kilo.
Teraz dwójeczka coś tam piknęła. No tak, diabełku, to prawda. Jeżeli chodzi o wędkarstwo, to nie jest tanie hobby. Ale które hobby tak naprawdę jest tanie? Chyba tylko sklejanie z patyczków po zapałkach, nie? Jeżeli będą tak brały, to jest czas na zapełnienie tej sieci, także jeszcze czasu nie przestawiam, nie przesuwam. Albo zapełnienie sieci, albo zużycie zanęty, no to... Składanie ludzików z kasztanu, tak. Ale wiesz, diabełek, to jest hobby sezonowe, nie? Składanie patyczków też nie jest tanie, bo jak się zdenerwujesz z braku cierpliwości, to telewizor możesz stracić. Nie no, to... To się zajmują tym ludzie, którzy mają cierpliwość, nie? No chapnij już tę kulkę którąś. Się bawi. To mnie znowu tutaj męczy. Takie zajęcia są dobre na ćwiczenie cierpliwości. O ile ktoś wcześniej szału nie dostanie, nie? Mój hobby też nie stanie, co to jest fortepian 250 tysięcy dla Polaka. No kurczę, no. Coś mi się widzi, że chyba nic tutaj nie weźmie. Jesteśmy w sporym dołku. No dobra, trudno. Ściągamy te zestawy. O! Naprawdę? Podłamenda. Tluskawetkę im zablałem. No ja nie wiem, czy ta zanęta to jeszcze wytrzyma do
do dnia następnego. Czy mi się ponad kilo zmarnuje? Ale sprawdzimy. Przesuniemy się na 11. Dobra, jak wygląda sytuacja? Zmarnowała się. No i właśnie. Ponad kilo poszło się tentegować. Tutti frutti. Zaraz, dodajmy sobie dodatki najpierw. No, tu mam jakieś używane. Dobra, tego jeszcze starczy. Tutti frutti. I Giant Octopus. Wymieszajmy. Michał, moje hobby też nie jest tanie. Co to jest prawie 20 tysięcy plus nabijanie butli tlenowej. Tak uwielbiam nurkować. No widzisz, no. No co kto lubi? Co kto lubi? Na co kogo stać? Ale hobby warto mieć. Dobra, zanęcimy sobie jeszcze raz. No masz. Na co jest lepiej szybki bilu łowić? Co to jest koszycz? Bo nie wiem. No dobra. I ciśniemy zestawy. Bilu, jak ty na sandaczach siedzisz, to ciśnij na spinning hopie i nie kombinuj, bo za chwilę wydasz kupę hajsu i nic z tego nie wyjdzie. Już ci mówiłem, na co te sandacze tam cisnąć. Ale trochę za daleko. Dobra, się muszą jeszcze... To jest właśnie takie wkurzające. Kurczę, no to wkłada się coś do woreczka, to musi... Wyciąga się, a to jeszcze musi się schować samo, bo to się samo chowa, żeby się napełnić, nie? No i ten też się schowa. Dobra, i zobaczymy, co będzie. Woda 18 stopni Celsjusza, więc powinny brać. Co tam, diabełku, wychodzi z założenia, żeby wszystko brać od razu oryginalne? No tak, no a jak ci się nie spodoba? To później sprzęt leży odłogiem.
Albo sprzedajesz za 3/4 ceny. Kilo człowiek ma na plecach. Ale w wodzie tego ciężaru tak nie czuć. Klaudia przypomina łapkę w górę, ja również. Dołączam się do Klaudii. Musiałem się na telewizor z live'em przerzucić, bo mi córa laptopa zarąbała, bo jej co? A, bo jej aktualizację przechodzi. No cóż. O, dobra, mamy bramko. No, siema Kuka, dzięki. Ja to nie wiem, czy te poradniki są jeszcze aktualne. Niektóre pewnie tak. Aj, kurczę, chodź tutaj szybko, bo mi się na trójkę coś powiesiło. No i gdzie ty odpływasz, ty chłopie, nie w tę mańkę. Dziomuś, dawaj tutaj, no. Ciśnij, i to jest normalny taki karpik, no. Taki pospolity, ale medalowy, dobra. Szybko, trójka, później uzupełnimy zalęty. Chodź, 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 przyjacielu, nigdzie nie idziesz. To jest właśnie to, o czym ja mówię, nie? No nie no, diabełku, no tu się zgodzę, tak? Tu się zgodzę. A siedzi tam, kurde, i patrzcie, no. Uff. O, ty! Ale pięknie mnie załatwiła. No, zarąbiście mnie zrobiła, kurczę. To bywa czasami. Chciałem pozwolić jej odjechać, a ona wykorzystała moment. Dobra, tu musimy uzupełnić zanętę. No jestem, proszę państwa, zdegustowany tym, jak się zachował ten karp, ale na dwójce coś siadło. Na krabika. Krabika chyba też trzeba będzie dokupić niebawem. O, o jakiś wariat. Co, czyżby amur? Chociaż nie, to karp chyba jest. Albo i amur. No, chodź tutaj, chodź, nie uciekaj. Dobra, Klaudia, nie ma problemu.
Michał się poprawił, bo napisał, że na taki sprzęt do nurkowania to zero patyków trzeba wywalić. Tak to i ja bym poszedł, nie? Unikat. Karp nagi unikatowy. 3600 doświadczenia, kurczę. Ponad 29 kilo. Ładny, ładny. Na krabika wziął. Life u Babelusa i śledzie, co może być lepsze. Karpik. Ale ci się złożyło, kurczę. Life o wędkowaniu i śledzie, proszę bardzo. To jest dopiero, kurczę, to jest dopiero imersja, nie? Tu się łowi, tobie rybą wali, śledziami. No, to kto ma jarać, to, nie, to proszę bardzo. Tak, ja walę, a skąd wiesz, tak czuć? Przez kamerę? Czy przez mikrofon? No, widzisz, Harald. Strąga diabełek miał na obiadek, proszę bardzo. To się nazywa dopiero rozpusta. A ja zwykłej pangi z Northfisha nie mogłem zamówić, bo kurczę, bo za daleko nie dowożą. No. Znowu na tego krabika coś chce tam siadać. No i siadło. Ale się kurde szarpie. To też chyba nagi będzie. Panga to świństwo z brudnego gangestu w Indiach. A mnie smakuje, no. No jest medalowy, prawie 18-kilowy. 1300 doświadczenia, no może być, no. Nie można cały czas unikatów łapać. Przecież one to tak konkretno exp dają. Ja to później liczę, jak te lepsze haczyki kupię, że coś fajniejszego będzie wpadać. Już na robaczkach chcę siąść, na robaczkową kulkę. No i medalowy albinosek. No i na truskawkę coś siadło, ale to niech chwilę poczeka. Ja wyrzucę ten zestaw. I będziemy się bawić. No bierzesz tę kurde wędkę, no co ty. O, to amur jest. Amur wariat, ale zwykły. A nie, medal. Medal, ale taki mały jakiś. Ciekawe.
O nie, no nie no. Woreczków mi zabrakło. Która to była? To była ta. Ach. Moment, zaraz, nie pchajcie się. Muszę najpierw wyrzucić tutaj przynętę. Tak, wszystkie naraz. Najlepiej. Dobra, dwójka bierze. Czy masz plan wybrać się na rekiny? Tak, mam taki plan. Jak najbardziej. No ale nie z tym sprzętem. To też jest amur, tylko ten to już, to już taki jakiś lepszy będzie. Chyba. No, unikatowy amurek, proszę bardzo. Ponad 3000 doświadczenia. Dobrze, dobrze. Pan gasi nie opłaca, lepiej mintaj. Czemu mintaj? Dlaczego? Ja to proponuję, żeby każdy jadł to, co lubi, nie? No i dziad zgasł, no. Co za menda. Jak tak można? Karant, a w szynce nie masz nastrzykiwania? Też masz. Teraz to jedyne, co jest pewne, to własne wyroby. I własna hodowla. Coś tam pójdziła. Niby chcą brać, ale nie biorą. Dobra. Na krabika coś siadło. Ale wariat. To taki normalny karpik. A propos własnych wyrobów, będzie dalej prowadzony Farm Manager? No Harant, ale ja bym chętnie poprowadził, no tylko ilość wyświetleń się trochę nie zgadza, nie? Więc to tak... Chyba wam się znudziło, nie? Co to się tam stało?
Co to, live pad na chwilę? Bardzo dziwne. Aran, zobaczymy jak będzie. Nie mówię, że będzie prowadzone, nie mówię, że nie będzie, no zobaczymy. Jak mi się tam zachce. Kurczę, jak zaciąłem za wcześnie, jak ona już odjeżdżała. Co to ma znaczyć? Co to, jakiś dzień świra dzisiaj? No, to nie tylko u ciebie, diabełku, to chyba ogólnie padło, bo widzę, że Damzer też pisze, u mnie też na odsłuchu padło. Ale OBS cały czas pracuje, no to nie wiem. O co to mogło chodzić? Zaciąłem za wcześnie, a ryba już odjazd robiła. Ciula mnie robią. Kilo w sieci. Źle nie jest. No dokładnie, Haran, dokładnie, tak jak napisałeś. No. Nic na siłę, bo to później sztucznie to wychodzi. Czasami owszem, no zdarza się, że mnie się chce grać i nagrywać, tylko chory jestem, tak? No ale to już siła wyższa, tak? Ale to dalej są chęci, nie? Tylko trzeba czasami znosić moje kasłania albo siurbanie, pociąganie nosem, no, ale zazwyczaj o tym informuję, że jest taka sytuacja. Ale jak mi się czegoś nie chce, albo jak chcę mieć wolne, to po prostu tego nie robię. Nie nagrywam, bo chcę mieć wolne. I tyle. A potem po tygodniu się pytają, co się stało? Gdzie ty jesteś? Papelus! Wracaj! Chłopie! Co to znaczy tam max 100 kilo? Generalnie sieć ma swoją maksymalną wagę i to jest 300 kilo. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak maksymalna waga jednej pojedynczej ryby, którą można wyciągnąć i do tej sieci władować. I to jest waga w tym wypadku akurat 100 kilo. Czyli jedną pojedynczą rybę mogę maksymalnie wyciągnąć do 100 kilo. Cięższej nie wsadzę do tej sieci. Ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że pewnie to wynika ze średnicy otworu. Można to w ten sposób wytłumaczyć, bo wychodzi na to, że im cięższa ryba, tym większa ryba, nie? Więc mogłaby się nie zmieścić do tej sieci, ale to jest tylko moje tłumaczenie, nie trzeba się z tym zgadzać. No i weźmie coś w końcu. Ja nie wiem, czy takie karpie by się gdziekolwiek znalazły. Ale taki rekin to już może być grubo ponad 100 kilo. Zobaczmy, jakie sieci są tutaj na tym łowisku, bo na łowisku też są, ale... A, no tutaj na łowisku to jest ta, której ja używam. To jak już tu jestem, to zobaczymy... A, kolejny dzień pochmurny. A, jest jakoś tak naprzemiennie. Szkoda, że nie ma dwa razy pod rząd słonecznego dnia. Ale my już raczej tutaj sobie posiedzimy i tutaj połowimy.
No dobra, rób taki odjazd, żebym był usatysfakcjonowany, żebyś się nie zerwała. Dobra. Ja bym zaczął nagrywać lub streamować, ale się boję, a większość ludzi mi mówi, że się nadaje. Nie no, chłopie, no ty z tym swoim głosem to jak najbardziej się nadajesz. Tylko nie wiem, czego się boisz. Czy nie ma czego bać, trzeba po prostu zacząć. No Harant, no też tak może być, no pewnie, że tak. O, to może być unikat. Ale mnie kurde wyciąga. O ty synu, dawaj tu w tę stronę. Co to za ryba jest? Albo lustrzej, albo nagi, bo coś brązowego mi tam śmignęło przez chwilę. Cześć Damiano, hej hej. Nie rybak, tylko wędkarz. O, ależ kurde, no jaki wariat. Ale wariat, ja pierdziele, co on wyprawia. Takie kłopoty gadam, że podobno ludziom by się spodobało. No, to tym bardziej. Ajajajajajaj. To na pewno będzie unikatowy. Jakie nowe kije? Żadne nowe kije. Łowimy na te kije już od jakiegoś czasu. A kurczę, jeszcze na dwójkę mi coś siadło i nie dam rady tego wyciągnąć. Niestety, a tego nie odpuszczę, więc... Chodź chłopie, no dawaj się tutaj, no naprawdę już. Bez jaj, no. Bez ikry. To na obie siadło, o, naprawdę? Dawaj tu, no, na dwójce już przegapione branie. Zaraz na trójce będzie to samo. Chodź już tak niedaleko jesteś. Może jeszcze zdążę trójkę, chociaż wątpię. Co kurcze, rekord życiowy. Ponad 30 kilo, prawie 31. Dawaj szybko na tę trójkę. Co to tam siadło? Piękny. A no tu. Medalowy? Medalowy. No i tak, dwójkę trzeba teraz przestawić, bo została wytargana nie tam, gdzie powinna być. Tyle tylko, że mi zanętę zużyło, no. Jeszcze jedyneczkę wywieziemy. 160, ponad 160 kilo mamy w sieci.
Diabełek, no jeżeli będziesz w ten sposób do tego podchodził, no to wiesz, to pamiętaj o tym, że jest tyle ludzi w Polsce, że części osób to się spodoba, części nie, no nie zadowolisz wszystkich, no. Ale jak tak będziesz podchodził do tematu, no to wiesz. To też muzą nie powinieneś się zajmować, bo z tym jest dokładnie tak samo. Nie każdemu się twoja muzyka spodoba, ale są ludzie, którym się spodoba, no i na tym trzeba bazować, tak? Więc ja bym w ten sposób nie myślał. Igor, no generalnie na PC-cie też jest za darmo ta gra, no czy ja polecam? Skoro gram, to polecę. Jaki tam masz już level? 53. Dążymy do 54. Zobaczmy sobie w sklepie. Karpiówki, zobaczmy co oni tutaj mają. Aha, też tylko do 50. Jeszcze. No, marnie. A haczyki jakieś? Haczyki karpiowe. Nie no, marnie jest zaopatrzone to łowisko. Klaudia, mnie się już nawet nie chce tego komentować. Ale przynajmniej jest z niego jakiś pożytek. Wczoraj przygodę z X.com, kupiłem grafikę, chyba ostatnią sztukę, bo po zamówieniu produkt został wycofany. Mam nadzieję, że karta przyjdzie. Ale to zamawiałeś online, czy przez internet, czy gdzie? Czy składałeś zamówienie w sklepie, bo też tak można. Kuźwa. No to jak online, no to sprawdź sobie w historii zamówień, jaki jest status. Bo skoro wczoraj zamawiałeś, to ona dzisiaj już powinna wyjść. Zjawił się Delivken, który zostawił łapkę w dół, a tak było pięknie. 25 w górę? I co? I 0,2 w dół? To ile w końcu? 0 czy 2? No widzisz, Karandzie. Jak ze wszystkim, co kto lubi. Ja to bym tego badziewia spróbował, tego glow, ale boję się, że mnie atak kasztu dorwie. Mam status w realizacji. Jedna w dół jest? No i dobrze. I się ktoś dowartościował, bo dał mi łapkę w dół, a mnie to ni ziębi, ni parzy.
Aha, już. Wszystko naraz, tak? Pika. Migro, dzięki za suba. No i siadło na jedynkę. Wariat albinosek. O kurcie. Znowu będzie jakaś krówka. No chodź albinosek, chodź. No gdzie ty tam odjeżdżasz? A no, to może być unikat. Harant, nie wiem. Zobaczymy. Do listopada to jeszcze jest mnóstwo czasu. Ja tam nie wiem, co ja będę jutro robił, a ty się mnie o listopad pytasz, chłopie. Na pewno wiem, że będę chciał New World cisnąć, bo ta gra już jest zakupiona, ta gra jest, więc no to jak najbardziej tak. No chodź rzecz tutaj, no. Wyłaź stamtąd. A co dalej, no to się okaże. Spacerek z rybką czeka? Nie no, nawet idzie, tylko wariuje, jak jakaś naćpana. Czego się nasztachałaś tam? Ono tu. No jest. I to rekord życiowy, proszę bardzo. Prawie 25 kilo, unikatowy karp albinosek. Dobrze. Ja to się tylko zastanawiam, jaka różnica jest między Farming Simulator 22 a 19, bo... Tak, dobrze powiedziałem? 19? Nie wiem, którego ja mam. Ale jakiegoś mam. To ten, co był jakiś czas temu na Epiku za darmo. Diabloski, widzę, że testuje moją cierpliwość. No to bardzo ci dziękuję, Arandzie. Z tymi symulatorami to kurczę, tak na dobrą sprawę to wypadałoby wrócić do Eurotracka. Patrzę z takim sentymentem na kierownicę, która leży tam na dole. No ale cóż. Z tego co wiem, to będzie poprawiona grafika i nareszcie gleba 3D. Ale czy na pewno z tą glebą 3D? Jesteś tego pewny? Tak było napisane? Przez twórców? Poprawili system budowania. Zaraz doczytam. Poprawili system budowania i stawiania budynków. Reszta praktycznie 1 do 1 FS 2019. No właśnie. O, co to? Nie! What the fuck? Uff, kurde, myślałem, że mi nie zaliczy tej ryby. Tak było na live'ach pokazowych. Ja preordera jeszcze nie ogarniam, bo ja nie wiem, czy warto w ogóle w to wchodzić, jeżeli to są tak niewielkie zmiany. A wejść po to, żeby mieć po prostu cyferkę 22, a nie 19, no to się mija z celem. Chyba, że będą jakieś nowe mapy i tak dalej, no to wtedy warto się zastanowić, ale... Dla tak małych zmian, no to nie do końca mi się to podoba. kilo w sieci. Znowu się jakiś wariat trafił i to chyba znowu albinos jest. Raczej na murami to nie wygląda, chociaż jest za daleko. Nie, to jest karp. To jest karp. I to chyba też albinos. Farming Simulator 2022. Nowe dźwięki maszyn, lepsza gleba, może nawet gleba 3D, ale tego nie wiadomo. Zaawansowany i realistyczny system pół roku.
No to... To jest to samo co City Skylines, kuźwa. Moderzy coś stworzą, a potem to wchodzi do gry i jest sprzedawane w Citysie. I widzę, że tutaj w farmingu jest dokładnie to samo. Przecież pory roku to był mod, już to było. Zebrane plony na różne farmy do dalszego przetwarzania. Mhm. Tak samo jak z grami od EA, numerek inny, a gameplay taki sam co roku. No dokładnie, Osa, no a z FIFA jak jest? No jest dokładnie tak samo, nie? Tylko, że tam w FIFA to tam chyba jeszcze wpływ jest na te sezony piłkarskie, tak? No i tyle, no. Kurde, to chyba też będzie unikat. A co ty masz zamiar gruntem do mnie tutaj po brzegu przyjść? Wyłaź z tych tataraków, kuźwa, z tych szuwarów. Ale o kurczę, no. O, oparty. I to normalny karp, kurczę. Unikat? Unikat. Tylko, że właśnie te unikaty tych normalnych karpi, to one dają mało expa. W porównaniu... z lustrzeniami i tak dalej, nie? Coś o tym wiem, gram akurat ten tytuł, tylko pady latają przez okno. No właśnie. Kurczę, tak się zagadałem z wami i nie wiem, na którą to wędkę siadało. Chyba na dwójkę, ale pewności nie mam. Wardon czy Wardon, nie wiem jak to się tam czyta, no trochę to było niesmaczne, wiesz? Zwłaszcza dla kobiet w ciąży. Taki system działa, nic nie zmienią, ale nowa część to trzeba kupić i na takich ludziach firmy zarabiają. No, była już taka jedna firma, która wypuszczała odgrzanego kotleta. Kojarzy ktoś Cities XL? Czy tam XL? No, to w końcu padła. A, Diabloski wyjaśnił, jak to z tą glebą 3D ma być. Damiano, pozdrawiam twoją córkę. Słuchajcie, może ktoś przyuważył, na który zestaw brała ta ryba, co spierdzieliła. No właśnie, Diabloski, no to mówię, no to jest to samo, no to tutaj jeżeli chodzi o FIFA, no to tam coś z tymi sezonami piłkarskimi robią chyba. Nie gram, więc się za bardzo nie będę wypowiadał na ten temat, no to bardziej ludzie, którzy ogarniają tę grę, powinni się wypowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o Farming Simulator, no to... Wiecie, no sama grafika to nie wszystko. Sama zmiana grafiki, no. Zwłaszcza za taką cenę. Na dwójce chyba? Dobra, to przerzucimy tę dwójkę. Chociaż ona to tak dziwnie tutaj... To już sam nie wiem, czy to dwójka była.
212 kilo w sieci. Zanęty jeszcze trochę mamy. Także nie jest źle. No jeszcze sporo tutaj, kurczę. Jeszcze sporo do tego 54 poziomu. Łeżesz ty, synu. Czym różni się długopis od trumny? Wkładem. Macie, drodzy panowie, pomysły. Macie. No będzie jakieś branie? Zero zainteresowania. Jesteśmy w dobrym czasie, kurczę. O, zainteresowanko jakieś jest. Dobra, wypróbujmy, kurczę, jak to będzie wyglądało z tym badziewiakiem. I się zaraz okaże, czy będzie atak kaszlu, czy nie. Czy nie zacząłem już kaszleć? Nie, to jest glo. Za mocne są. Kurczę, za mocne są. $179, ale to jest najtańsza wersja gry, diabełek. A ciekawy jestem, czy mnie by się udało ogarnąć, jak ja mam za darmo zgarniętą 19. Orzesz ty, synu, 350-400 zł wersja deweloperska, ładnie. Ładnie, kuźwa. I to na jaką platformę? Na Steamie patrzyłeś, czy gdzie? Czy na Epiku? Kurde, to się coraz lepiej się cenią. Co nam, synu?
No, pofantazjowali osła, pofantazjowali. No niestety harant, gry są drogie. A wy tak piszecie, zagraj to, zagraj w tamto, nie? Ja bym chętnie pograł we wszystko, tylko niestety budżet, założony budżet to jest budżet z reklam, a jak wyświetlenia są do kitu, to niestety, moi drodzy, ale we wszystko nie da się zagrać. O, już mi sesja wygasła. Pedalowy 15 kilo. Da radę jeszcze raz? No dało radę. No. I po ptokach. Takie małe gówienko, na 4 minuty, kurde. Nie pal kolego, bo płuca zniszczysz. Ja bym się tam martwił o samego siebie, a nie o innych. Moje płuca. Za 10 jak kupowałem Mass Effect 2, to 120 ziko było dużo. No tak. A, na Steamie. Deweloperską masz mapę, naklejki, breloczek. I co? I kogut na USB do PC. Ale to czekaj, aha, zaraz, chwilę, aha, dobra, czyli wersja pudełkowa, tak? Zintegrowany z grą i jak włączysz go w grze, to ci na biurku się załączy. Kurde, Katrina by oszalała. Cygan, no żeby się znaleźć na... W klasyfikacji sierpnia, no to przez tipi jedynie. Żeby być na liście, to... O, Amurek. To jedynie przez tipi. Bo tipi to wszystko podlicza. I to unikatowe, a tak kurde, patrzcie, nawet nie zawalczył. Nic, kompletnie. Normalnie nic nie zawalczył. Prawie 241,5 kilo mamy w siatce, więc nie jest źle. Jest szansa na zapełnienie. Amur samobójca, że nie walczył. No dokładnie, no. Jakiś taki... Chyba był bardzo niezadowolony z życia w tym stawie. Peter Mist, siemka. No siemka. Amur samobójca, kurde. Oszczędź ty, synu. Patrzcie, kurde, jak osa się tutaj pięknie na jedyneczkę, na pierwsze miejsce. Osa, 50 zł, a sypnę groszem na nowy aparat. Na nowy aparat. No zdecydowanie się przyda, ale jakość będzie lepsza. Może w końcu rozpoczniemy te vlogi tutaj poza miejscem nagrywania, gdzieś na zewnątrz. Fajnie by było w końcu. Dzięki wielkie, Patryku, i brawa dla ciebie. Żadna Amurka go nie chciała i się poddał. No, mogłoby tak być. Osa na pierwsze miejsce wskoczył, proszę państwa, na drugim miejscu Akarin.
Adaś jest na miejscu trzecim wyjątkowo, Anulka na miejscu czwartym, Damzer na miejscu piątym. Tak się jak na razie klasyfikacja Wojen Donatorów sierpnia prezentuje. Przypomnę, w lipcu wygrał Gucio. Nagrody są już w produkcji. A tymczasem coś nam na dwójkę siadło. Masz na farminga. Dziękuję. Dziękuję. Teraz medalowy amurek. Co to jakiś sezon na amurka teraz? Diablowski. 8 złotych. Masz na farminga. No a gdzie tekst, że roześmiana buźka czy coś? To... Oj, widzę, Iwonka schodzi na psy. Trzeba ją chyba tam wziąć, kurczę, i przeszkolić. Dzięki wielkie, Diabełku. Brawa dla ciebie. Osa, chociaż przez chwilę będę na pierwszym miejscu. Dlaczego przez chwilę? Myślisz, że ktoś przegoni? Na kepsa! DRY43 25 zł. A masz na kepsa X. A masz na kepsa X. A D? XD powinno być. O, na kepsa to chyba dla dzieci. ale dzięki wielkie, brawa dla ciebie. No i słuchajcie, i tym sposobem Diabełek przez chwilę się pojawił na liście top 5 sierpnia i już go wywalili, no. No nie dali mu nawet, kurczę, 5 minut posiedzieć. Wojna się zaczęła. Wojna cały czas trwa. W tym roku, no niestety trwa przez 2 miesiące jedynie. Szkoda, ale cóż począć. Anulkę chciałbym przeprosić. Damzer, 10 zł. Chciałbym tylko przeprosić Anulkę za wygnanie z TOP5. Z TOP5, kurde. Czy to ona to naprawdę jakoś dziwnie to czyta? No, mam nadzieję, że się Anulka nie obrazi, ale wiesz, wszystko jest możliwe. Z Anulką to nigdy nic nie wiadomo. Brawa dla ciebie, Damzerku, dzięki wielkie. Natomiast, no może się Anulka nie obrazi, chociaż nie wiem, czy ciebie przeprosi, jak ciebie wygoni. Pewnie tak. Czemu jest 12, a nie 25? A jaka forma płatności była? Pewnie SMS. No to panie Dry, jeżeli chodzi o SMS-y, to jest największa prowizja. A tutaj jest podsumowanie bez prowizji. Dlatego 12, a nie 25. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o... najmniejszą prowizję w sumie to jest PayPal. Najgorsze są właśnie SMS-y. O, zdążę zarzucić? Bo tam jeszcze coś powiesiło. Dawaj, kuźwa, te zanęte, szybciej, ja pierdzielę. Powinni to przyspieszyć. Jeszcze za daleko rzuciłem. Dobra, ciśniemy tę dwójkę. Wystarczy, że mnie przeprosiła za zabranie miejsca na samym początku. A widzisz. 5,5-kilowy karpik. Haran, tylko ja od razu uprzedzam, że jeżeli będzie coś obraźliwego, no to niestety, ale się trzeba będzie pożegnać, bo regulamin jest w opisie.
Warto przeczytać. Tym bardziej, że moderatorami są tutaj panie, więc mogą mnie wytrzymać nerwowo. Na całe szczęście, znaczy ci, którzy tak się narażają, to mają szczęście, że Marty nie ma, bo Marta to ma szybkie palce. Klaudia jest bardziej taka stonowana. Co to się dzieje? Na chwilę musiałem wyjść. O, stół, nożyce się odezwą, nie? Wolę nie ryzykować, zostawię was w słodkiej niepewności. Aż muszę to przetestować, coś obraźliwego. To wilkumowa, no dokładnie. Takiej wilczycy. Nie, kuźwa, powiem wam szczerze, że po tych fajkach z tego glotu jakiś taki niesmak pozostaje w ustach. Trzeba normalnego zajarać. Ja muszę Klaudię poprowokować, bo ona nie może. O kurczę blade, no. 266 kilo w sieci. Już tak niewiele brakuje do 300. Cześć Maciej, siemano wszystkim, siemano Macieju. No i tak tylko liżą te kulki, kurczę, i się bawią nimi zamiast wziąć do buzi i uciekać, nie? O, widzicie? O, widzicie? Czytacie, co Klaudia napisała? Oj, Pawełku, grabisz sobie, oj, grabisz. Kuźwa, nie daj Boże, jeszcze ja tutaj bana dostanę. I co wtedy będzie? Normalnie strach się bać. Ja to muszę wziąć do buzi. No, dokładnie, do dzioba, nie? No bo te, no karpie, no to mają te takie wary swoje, nie? Jak mam to na powiedzieć? Co to jest? Pyszczak? Do pyszczka? DRY43. A masz. 4 złote. A masz. O kurde, a masz. Jakby tak z karata mi przywalił. Dzięki, Draj wielkie, brawa dla ciebie. A masz. Usteczka mają, to usteczka. No, to mogłyby te karpie brać te kulki do usteczek i uciekać. Zobaczmy, jak my tam z czasówką stoimy. Nie, no powinny brać na luzaku. Szkoda, że to nie piątek, to byśmy przesiedzieli do tego 54 poziomu, ale nie, no niestety to nie piątek, no. W sobotę moje rybki mają przeprowadzkę ze 120 do 180 litrowego akwarium. O, proszę bardzo. Awans społeczny im się trafił. Dla własnego bezpieczeństwa weź pani Klaudii, ściągnij ten kluczyk, to cię nie zbanuje. No, wiesz co, ale ja lubię takie ryzyko, powiem ci. Naprawdę, diabełek.
to lubię takie, kurczę, życie na krawędzi, nie? Czy mnie zbanuje, czy nie zbanuje, nie? Jak to mówię, jest ryzyko, jest zabawa. Jest grunt hips, jest impreza, nie? No, gdzie leziesz? Już tak dobrze ci siedzi w dziobie? Chodź. O, ale to taki, kurde. Taki marny lustrzeń. 177 doświadczenia, no jak takie mi będą wpadały, to ja tu będę miesiąc siedział. No karpie i amury, aha. No właśnie, Tomasz, co ty masz za rybki? Ciekawe. DRY43 25 zł. Hard uważaj, bo się o tym przekonałem. Ojciec nie lubi żartów. Kurde, potrafię bez polskich liter z Kubana czytać i to poprawnie. Ale tym żartów to O przeczytała jako U. Jako O z kreską. No, także widzisz, Harant tutaj cię draj uprzedza. Zależy jakie żarty. Brawa dla ciebie, draj, dzięki. Jak ktoś przegina pałę, to wiecie. A poza tym to też zależy od mojego humoru i tak dalej. Pobelus, jak bana od Klaudii wyłapiesz, to my i tak na streamie będziemy, nie martw się. Aha. A kto będzie live'ował wtedy, jak ja bana wyłapię? Dobra, coś tam na krabika chce siadać, chyba. I siadło! Kurczę! Bez oblizywania. Trochę tylko poniuchał i siadł. Oj, ale to jakiś... Chyba jakiś marny będzie. No. Co to wszystkie unikaty? Ani medalowy, a to też bez takiej walki strasznej. Chyba unikaty wszystkie wyłowiłem. A wy sobie pogadacie, okej. Okay. Najwyżej za krat będziemy oglądać streama. Nie wiem, czy ktoś nam pozwoli na live'owanie, nie? Dobra, brakuje 18 kilo. Skalary, neonki, mieczyki, gupiki, otoski, kiryski, kosiarki, parę krewetek, o ślimakach nawet nie wspomnę. O. A ja bym tam zrobił, kurde, tylko jedną rzecz, którą mojemu tacie zrobiłem. Bo mój tata też miał i gupiki, i neonki, kurczę, czego on tam nie miał. A ja też chciałem mieć rybkę. DRY43 3 złote. Moja była miała na imię Klaudia, mam z nią zle wspomnienia od wczoraj, mam nowa zdobycz, Y znaczy dziewczynę X. A no to gratulacje, że masz nową zdobycz. Jak upolowałeś? Brawa dla ciebie, dzięki. No, wracając do tematu chęci posiadania rybki, kupiłem gupika. Nie, gupika. Gurami. Fajny taki był, taki złoty. Nazwałem go George i wpuściłem ojcu do akwarium. Chyba nie muszę mówić, co się z neonkami stało. Długo dziewczynę zwiększałeś? To pochwal się przynajmniej, jak ma na imię. Brunhilda? O, jakiś cięższy karpik się trafił. I to albinosek, chyba. Chyba, albo zwykły. Pewnie na kukurydzę łapał, że ma taką zdobycz. Pewnie tak. Natalia, o proszę.
Medalowy. 14, no prawie 15 kilo. Dobrze. Jeszcze można. Jeszcze można pocisnąć. Ale ja już tego zestawu nie wywożę. Bo to już nie ma co tracić zalęty. Zostaniemy na dwóch zestawach. Boże, haram. Diabloski tam już ręce zaciera, bo to podobno grzech, więc on już kocioł rozpala. Znaczy pod kotłem. Patrzcie, jaki kurde, jaki zazdrośnik, ne? Czekaj. Jak ty taki zazdrosny, przyjacielu, bracie, kolego. To ciekawe, co Natalia na to, że ty tutaj wywijałeś z Katriną i z tym, i z Klaudią, nie? No. Ja ci mówię, panie Draj, ja ci mówię. Jak będziesz niegrzeczny, to więcej nie zjesz analnego kebaba. Albo będzie na ostro. Po Klaudii mam długi. Ja mówię o naszej Klaudii. No patrzcie, kurde, na tego kraba i na tego, i na robaczka to nie chcą brać. Skubane. Niecałe 4 kilo, no. No, Natalia jest toleracyjna. O, ale to ty tak twierdzisz. Ja bym chciał to od niej usłyszeć. Wtedy pogadamy, wtedy się zgodzę, że jest tolerancyjna. Jeżeli Natalia sama to przyzna, to okej. A mnie się wydaje, że tak nie będzie. Dokładnie. No dobra, jakoś tak leniwie powłóczył tą przynętą. No nie, no poważnie. Co to za siusiak mi tu płynie, kurde no. I będzie miał pewnie 4 kilo. Nie, no dobra, prawie 9,5. Okej. Dobrze, przekroczyliśmy udźwig siatki. No dobra, to niech siądzie jeszcze na dwójkę dla expa. Garant, ale to trzeba sobie takiego kucharza znaleźć, nie? O, Klaudia, proszę bardzo, już jak tego. Zaproś Natalię na live. Zerwie z tobą, jak przyjdzie na live'a? Czemuż to? A dlaczegoż to tak? A po czemu? I co, i na krabika nic nie chce brać? Krabik fuj? Niedobry krabik? Ja się tyle wykosztowałem na te krabiki. Dobrze, Draj. Ja się cieszę z twojego szczęścia. Pogadamy za rok. No. O! Coś tu, jakieś zainteresowanie jest. Widzisz, Karan? Wiesz, ja mam zawsze, no prawie zawsze dobre pomysły.
Ja zostanę chrzestnym? Chłopie. Ci proponuję wybrać kogoś lepszego na to stanowisko. Bierze, kurde, tę kulkę do pyszczka. Ja żeś cię nie mogę, no. Oblizał, wylizał i popłynął. Jedna ryba, żeby nie stracić zanęty, kurde. I takie robi tutaj fochy strzela, no. Jak tak można? Pamiętaj, jak będziesz szczęśliwy, to na przyjęciu już mieszkanie trzeba będzie kupować. Jak teraz kłady lecą. No tak. Babelu z chrzestnym, niczym dwie równoległe nigdy się nie spotkają. Nie, no ja jestem, ja mam chrześniaka, nie? Kurde, cyga, normalnie przez ostatnie 3 dni spał łącznie 10 godzin, a ja 11. Także jestem lepszy. To kto wygrał? Kto dostaje nagrodę? Kurzają mnie już te ryby. Ostatnio zostałem, nie chciałbyś mieć chrzestnego diabełka. Są tego plusy, nie? Będzie 19 stopni woda. Dobra, bo to nie ma sensu trzymać ten zestaw tutaj. Skoro nie chcą brać, to trudno. I znowu mi się ponad kilo zanęty zepsuje. Może tak być. Ale się okaże, zobaczymy. Przesuńmy się, powiedzmy, na 6 godzinę i zobaczymy, co tu się będzie działo. Patrzcie, 56 tysięcy w premce, 37 byłoby bez premki. Dobra, ponęcimy trochę. A, jeszcze zanęta wytrzymała, no to dobra, to ją zużyjemy. No ale to wysłałeś dry na priwa, czy wysłałeś ogólnie? Na ogólnym, bo wiesz... Na jaką przynętę ją złapałeś? Draj, no to pomyśl głową następnym razem, chłopie, co? Pomyśl głową. Karan pewnie na robaka. Kurczę.
Na jaką przynajmniej to, że takie rybki się łapie? Na robaki! Ciekawe, czy coś na tym spocie weźmie, bo taka pogoda na tego spota to jest taka nie za dobra. Na gładniaku nie myślę. No to zacznij, bo publikujesz zdjęcie nie swoje. Katrina pisała, że ona gdzieś ucieka, czy co? Bo już jej dawno nie widziałem, albo przegapiłem, jak zwykle. Ale to nie chodzi, Draj, o to, czy ona się obrazi, czy się nie obrazi, tylko ja nie zezwalam na coś takiego. Więc następnym razem wysyłaj mi na priwa, jak chcesz się czymś pochwalić, tak? Bądź kimś. Gołego przecież nie dałem. Ty chyba nie wiesz, co to jest, co jesz. Dobra, nieważne. Już mi te ryby szkodzą. No trzymaj się, diabełku. Do zobaczenia. Dzięki, że byłeś. Rybki biorą, że ho-ho. Nie no, brały. Ja mówiłem, ta pogoda tutaj na ten spot to nie jest za dobra. Ale coś tam, jakieś tam zainteresowanko już zaczyna być. Oj, nawet jest branie. Nawet jest branie. To dobrze. O, czyżby się nawet medal albo unikat trafił? Niesamowite. To może być unikacik, słuchajcie. No, ale chwila, kolejka jest, no gdzie teraz? No, o tak, na wszystkie wędki, najlepiej. Kurde no. Dawaj, bo to lustrze nie jest. Chodź tu szybciej, bo już tam mi bierze, no. No, ale jeszcze szybciej, no. No pomóż ogonem trochę. Dobra, jest lustrze i unikacik, bardzo fajnie, bardzo dobrze, trochę lekki. Wariat już skacze. Chodź. Nie odpływaj. Nigdzie nie idź, bo już tam jedynka piszczy. No szybciutko, no. No dawaj. Ogonkiem. Rachu ciachu. O, medalowy. Tu unikaty medalowe, a ja mówiłem, że to kiepska pogoda. Patrzcie, no. Medalowy karp albinos. No i dobrze. Chyba po twoich filmikach kupię Medieval Dynasty, powinieneś procent dostać od twórców. Ale to dlatego, że ty kupujesz? A kurde. A co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy wcześniej kupili? Dobra. Zarzucamy, bo tam się kurczę kończy termin ważności tej zanęty, więc trzeba ją jak najszybciej zużyć. Żeby za dużo nie stracić, ale to widzę, że nieco ponad pół kilo mi zostało, więc nie ma tragedii. No
No i truskaweczka jeszcze. To tak nie działa, Harandzie, niestety. Poza tym raczej nie chcielibyście, żeby twórcy grali, ała, za pieniądze. Od twórców gier. Znaczy chodzi mi, żeby twórcy filmów, youtuberzy, grali, bądź streamerzy na Twitchu, grali za hajs od twórców gier. Bo wtedy to byle krap byłby publikowany tylko dlatego, że taki twórca filmów dostawałby procent. Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. Nie no, Katriny nie ma na live, bo nic nie pisze. No i bardzo dobrze, Draj, bardzo dobrze, prawidłowo. Tak, jakieś wiejskie życie by twórcy zaczęli publikować. A nie Farming Simulator. Kurde, przez tę nagonkę tych ryb, to ja nawet nie zobaczyłem, jak tam z paskiem postępu na doświadczeniu jest i... Ale chyba jeszcze do połowy nie doszliśmy, nie? Katrinka się zdenerwuje, Katrinka nie korzysta z Discorda. Nic nie pisze, ale jestem. Tak, jasne. Jedzie mi tu czołg? To mała oszustka, no. No i co, i... Trzy ryby wpadły i cisza. Ja się nie śmieję z Farminga, tylko mówię, że jakieś wiejskie życie by zaczęli publikować, no, a nie Farminga. Co? Nic. Co tam, kurde, mnie znowu męczą. Ja żeście pierdziele, no nie dadzą spokojnie polajwować. Co tu się dzieje, kuźwa? Normalnie. Kazinka obserwuje. Dobrze. Przez zamknięte powieki się nie liczy. O, jaki mały sisiorek. O, i to jeszcze nagi. Nagi sisiolek. Katrinka poluje. A właśnie, kuźwa, ja w The Hunterze miałem te bażanty zrobić, ja już zapomniałem. Dobra, siądzie jedynka, czy nie? O, to będzie coś grubszego chyba. To chyba medal będzie. Ten Fishing Simulator zbyt realistyczny nie jest. Słuchaj... To nie jest Fishing Simulator, tylko Fishing Planet, tam nie ma słowa symulator. Poza tym to jest gra komputerowa, a nie... Wiesz, trzydniowa zasiadówka na karpia. Bo nikt by w coś takiego nie zagrał. Mówiłem, że będzie medal. Kurde, do połowy to jeszcze daleko. Ja się nie mogę. Oj, nie wiem, czy do piątku mi się uda ten 54 wbić.
Prawie 69 kilo mamy. Czwarty dzień. No niebawem będę musiał stąd wychodzić, bo mi się te półprodukty skończą na zanęty. Nie no, flaszki nie ma na tych rybach, to jakie to ryby? Znaczy ja tam mam kufel, nie? Ja tam mam kufel. Nie będziesz takim pesymistą? Ja? No bierzcie, kurczę, i jedźcie z tego wszyscy. Mówię do karpi. I taki rybak wraca z 300 kilo ryb, a żona nie mogłeś klać jak wszyscy. No właśnie. A, z tym levelem. Nie no, Katrinka, ja mam co robić teraz, wiesz? Trochę będę zajęty. To jeszcze trochę bardziej. No i poszła. I poszła. Na kraba. O! A nie, no to... Myślałem, że medal, ale chyba nie. No, zwykły. Ojciec, zdejmij skarpetki, same przypłyną, znaczy wypłyną. A. Dobra, mówisz i masz. Posłuchałem cię, zobaczymy, jaka ta twoja teoria będzie. No to jeszcze nogi zamoczyć trzeba. No kuźwa, bez przesady, no. To jest tylko 18 stopni, kości mnie rozbolą. W śmierdziuchach. Biały łoś, zawody jakieś będą. No co jest? Dlaczego nie ma brania? Skarpetki zdjęte, no co do licha? Czuję się oszukany. Draj, ja składam reklamację. Zobaczmy, jak tam z czasówką stoimy. Nie no, jeszcze powinny brać. A co to takie tu? A. Nie było tematu. I co, bierzemy udział? Ale w czym bierzemy udział? A, w zawodach? Nie bierzemy udziału w zawodach. Nie, nie. Nie w takich. Nie w takich, bo podejrzewam, że wpisowe to tam jakieś chore jest. Poza tym ja tutaj nie mam sprzętu na... Bo ja podejrzewam, na białym łosiu to tam pewnie jakieś te... Palie będą łowione. Za krótko noszone pewnie?
No to na pewno. To nie wiem, to umówmy się, może za tydzień zrobimy to samo. Nie wiem, jak Katrina to zniesie, ale... Musi być takie skondensowane to wszystko. Musi być takie coś, że muchy automatycznie już we framudze padają. Kilo. Po dwóch miesiącach zdejmowałem. Czemu ja mam to wąchać? Nie musisz. Oddychaj przez usta. No wiesz, wtedy to się kochana nie zapomni, bo to wiesz. Jeden niuch przez nozdrza i oczy załzawione. A ja nie biorę odpowiedzialności. Karata już same stały. Pewnie one już własnych nóg dostały tam jakieś... Jakieś takie setki kończyn były, malutkie. Ej, co za badziewie mi to wpada. Wiecie co? Się zastanawiam, czy nie wrócić na tamtego spota, chyba tak zrobimy, wiecie? Albo w ogóle zmienimy czas na dzień następny. Zostaniemy tutaj, tylko zmienimy czas na dzień następny. Chyba. Gdy jest 7:15, to tak się trochę nie opłaca. No to i tak mam niewiele przynęty. Zanęty. No tak, no do 7 tylko mogę. Dobra, spróbujemy. O, osiągnięcie jakieś. Whipping Willow Strażnik 2. Zbada jezioro Whipping Willow, gospodarstwo i jego obszar w ciągu wyznaczonego czasu, żeby sprostać temu wyzwaniu. Aha. Dostałem jeden markerek do tableta. No dobrze. O Jezus, spierdzielaj mi stąd. Dobra, nie mogę czasu przesunąć? No nie mogę. Jezu, ile? 46 minut muszę na to czekać? Poważnie? No nie no, bez przesady. Dobra, zróbmy zanętę. Karp Rival kończy. O co chodzi? Ja tu mam wszystko. Co się stało? 1,5 kilo, 1,5 kilo, po 50 gram tego. No mam tu wszystko, o co chodzi? Czemu nie mogę zamieszać? No co jest do licha? No przecież proporcje są dokładnie takie same. Cześć Bartosz. Co go boli? Dlaczego nie mogę zamieszać? Czekajcie, wiecie co, wyjdźmy i jeszcze raz. A,
Chyba o to chodziło. Chyba tu był problem. Dobra, już. Sprawa wyjaśniona. Mieszamy. Nie, nie, Bartosz, tam po prostu miałem dodatek, który już kończył się, wiesz. Niestety, ale to nie jest zbyt... zbyt intuicyjne dla tej gry, żeby po prostu sobie podmienić na inny. Taki sam. Dobra, ciśnię. Czy jest szansa ze mną zagrać? Szansa jest zawsze. Zależy kiedy. Trzeba zapolować na lodówkę. A co tam będziesz łowił, panie? W tej lodówce. Kurde, ja to bym sobie zjadł, słuchajcie, takiego fajnego krokieta. Nafaszerowanego podsmażonym mięskiem kurczaczka w kawałeczkach. I do tego kapusta, starta marchewka. Takie rzeczy. Kurczę, trochę za daleko zarzuciłem. Chciałem trochę bliżej i paluszek mi się omsnął. Dobra, i wywozimy zestawy. Dobra, jeszcze to się musi tam zapełnić, także pierdylią razy jeszcze się będzie ta wędka chować. Ale to jest godzina siódma, więc może coś będzie brało, może nie, może trzeba będzie czekać do 11. No niestety czasu nie jestem w stanie teraz przesunąć. Jajecznicy na boczku, ser żółty z cebulką. O, ja bym się na to pisał. Pire skabowe i marchewka i przez ciebie głodny jestem, no patrz. Dlaczego przeze mnie? Dlaczego zaraz przeze mnie? No najlepiej to zwalić na kogo innego, no. Wszystko na mnie, no. To jest skandal. Zdrada i tu na pewno palce maczał pan Antoni. Ja wam mówię. Ostatnio kepsa na live wcinał, ale kamera była wtedy wyłączona. Przypomniałeś o jedzeniu i teraz muszę obiad robić. Trzeba było robić wcześniej. Ej. No trochę do tej 11 tutaj trzeba będzie odczekać, no niestety. Czy dodaję do znajomych? No tutaj na Fishing Planet mogę cię dodać. Ale Fishing Planet, bo na Steam nie dodaję. Na Steam dodaję ludzi, których znam. Harant, ty, a co ja mam powiedzieć, kuźwa, jak tutaj, jak Katrina wraca, to non-stop puszcza Food Network albo Kuchnię Plus? O kurde, panie, to już 70 poziom i pierwszą rangę ma. Coś, to jest normalnie.
Ten jak mi tu przyjedzie, kurda, z tymi swoimi zestawami na karpie, to mi wszystkie karpie mi w kurde wyłowi, no. Draj, ja nie gram w taką grę. Ja wiem, co to jest za gra, ale mnie tam jakoś tak... Nie tego. Nie porwało mnie to. Ja wtedy nie zarobiłbym na jedzenie. No właśnie. To jest, wiesz co, ja ci powiem tak. To jest świetny sposób na ćwiczenie silnej woli. Szkoda, że nie ma czegoś takiego na fajki, nie? Szykuj się, o kurde. Już karpiki, chodźcie. Taś, cip. Bo Bartosz nadciąga. O, to chyba będzie medal. Ale narzekasz, sam oglądasz. No ale ja w podobieństwie do widzów, z których biorę przykład, zwalam winę na ciebie. Co, nie mogę? Kochanie? No. Weź, tak kurde, trochę scentrowałem ten rzut, ale może coś weźmie. Ja mam bardzo słabą, silną wolę. No widzisz, no. Tutaj jak tak samo jak ja z fajkami. Już wchodzisz? Chodź, dobrze, że jestem na prywatnym pokoju. Już przeorałeś? Fajnie było? Tak, obóz ze mnie i nie pojadę na biwak. A, widzisz, Bartosz? I kto tu jest fany? I kto wygrał? To jest prywatne łowisko, panie. Nie no, jak mi coś tam się połapie, to mogę utworzyć pokój dla znajomych. Pokazałbym ci, jak się 40 łowi. No, to wiesz, ja wiem, jak się 40 łowi, tylko to fajnie byłoby mieć sprzęt do tego, nie? A nie haczyk 10. Z takim marnym setupem tutaj. Teren prywatny, jak to mówią. Tak, to jest prywatne łowisko. Proszę, proszę tutaj pokazać pozwolenie przede wszystkim, rachunek, opłatę. I tak na diecie, jestem na obiad tylko 3 schabowe, pół kilo ziemniaków i cola light. No właśnie, no to jest tak jak w kabarecie Ani Mrumru. Nie jest wszystkiego, jest pół. Nie żryj! Jest pół. No, także pół chleba, pół kilo ziemniaków, pół świni i pół litra, tak? Prawie 46 kilo wyciągnąłeś? Na dychę? Tutaj? Kurde. Pierdzielisz. A jakiego? Jakiego karpia? Na lustrzenia? Kurczę. Ale to gdzie jesteś w top setce? A, 46. No to powinieneś być gdzieś tutaj. Oj. Zaraz, moment, bo ja nie mogę tak siedzieć na tym w menu, bo mi ryby wtedy nie chcą brać. Nic mi nie bierze, jest pauza.
No, coś, jakieś tam zainteresowanie na truskaweczkę jest? O, no to jest, o, u Klaudii to jest najlepsze, no. Co ja mam powiedzieć o sile woli dzisiaj? Bardzo się chce, a nie można. No właśnie, jak nie można, to się ćwiczy silną wolę wtedy, nie? Żeby tak kuźwa nie można było gdzieś przez tydzień, to albo, no nie wiem, może ze 3 dni, to nie wiem, czy bym jeszcze wracał. Topka się przeładowuje cudy. No ja myślałem, że to teraz jakoś żyć. Jak ty wiesz, jak ty mówisz o 40, no to jak 40, to non-stop, nie? Jakieś wielkie karpiki. Kurde, ja na tym setupie to ja nie wiem, ile ja bym to ciągnął. Chyba przez pół dnia. A jutro wychodzę i nie wracam. Ale co, nie wracasz do szpitala czy do palenia? Chodź, Katrinka, chodź. Chodź, coś sobie zjemy. Zrobię fotkę tych pyszności i wyślę do Haranda. A, do szpitala nie wracasz. Prawidłowo, ale do palenia już tak. Ja już bym nie wracał. Nie wiem, pewnie bym wrócił. Za bardzo to lubię. Kuźwa, co z tymi rybami jest? O, no, jak ja już zestawy ściągam, kurde, to... Proszę bardzo. Będzie brane, czy nie będzie brane? Bo tu Bartosz czeka, kurczę. I szlak trafi dietę tym absurdakiem. A co, to tylko ja mam cierpieć? Poza tym, Harandzie, nie bądź taki, trzeba się integrować z kolegami. Nocy po cichaczu przez okno się wychylę i szybko zapalę. No, ja bym nie ryzykował. Dobra. Co ja tu chciałem zrobić? A, ja chciałem tego. Pokój dla znajomych. No, widzisz, Karant? Widzisz? I to jest postawa godna prawdziwego widza. Łączę się z tobą w bólu. Dobra, ja to nie wiem, czy to kurde się zresetowało jeszcze zanęce, bo i tak później te zanęty tracę. Zostanę ulanym prosiłem. A, konto miałem sprawdzić, dobra. Moment, tylko zanęcę i zaraz sprawdzę. Ja to zawsze powtarzam, ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku, także trzeba mi przypominać. Podobno lubisz ryzyko. No właśnie, no właśnie. Dobra, wystarczy tego dobrego. Ty się chowaj. A ty nie jesteś online?
No i gdzie ja cię teraz znajdę, no? To jest. Ła, patrzcie, kurde! Jakiego Bartek wytargał rekina. Oż ty, synu. O, my też kiedyś będziemy arapajmy łowić. No ta jaka fajna jest. Tylko szkoda, że tutaj nie jest pokazane tak jak w tym. Tak jak w Russian Fishing, na co biorą, nie? Nie no, konkretne te rybki są. Fajne, fajne. Bo jakiś karp kolos? Gdzie to takie kolosy są? Patrzcie. Lustrzeń prawie 46 kilo, no ładny. Sum zombie. O. Tutaj unikacik nagiego, kurczę, prawie 42 kilo. Amurek. Też ładny amurek. Prawie 38. A my jakiego mamy amurka? Gdzie ja mam amurka? Dobra, nie było tematu. Wywozimy te zestawy. Na Anglii ryba potwór? Aha. O kurczę, to już 2 godziny 55 minut, to my za chwilę będziemy kończyć, proszę państwa. No tak, no mogłem się kapnąć, jak Katrina napisała, że już wraca. Dobra, lecę obiad zrobić. Smacznego, harandzie! I szlak trafił dietę. I sprowokowałem, no. No ale jakoś tak, kurde, 3 godziny to jakoś tak marnie z tą herbatą mi idzie. Wiesz co, Bartosz, mógłbyś zrobić? Mógłbyś dołączyć do naszego Discorda i mi tam wysłać na privie screeny z twoich setupów, nie? Byśmy porównali. Bo jak ty na dziesiątki jesteś w stanie wytargać taki ten, takiego karpia, to albo dobry spot, albo dobra przynęta. Albo dobra zanęta, albo wszystko dobre. Bo ty tam na 70 to masz dostęp teraz do takich lepszych sprzętów, do których ja będę miał dostęp trochę później. A teraz to niestety muszę działać na tym, co jest dostępne. Po prostu dobra zanęta, a widzisz. No, to przepis zawsze może sprzedać, nie? Moja dobra na 30. O. Już jakiś liże kulkę. Robaczka. Te same wędki masz? Poważnie? Te Deep Horizon 420? Kuźwa, ja to już przez te ryby to tak spojrzałem na pasek donate'ów, tam patrzę 197 i chciałem mówić, że proszę państwa, mamy 197 kilo w sieci.
To są najlepsze karpiówki w grze, no widzisz. A na jakich kołowrotkach ciśniesz? Też na lewiatanach? No trzymaj się raz, Algulku. Dzięki, że byłeś. Do zobaczyska. Już oblizują mi kulkę. Mój przyjaciel wszedł do gry! Kurde, agencik. Na lewiatanach? No to widzisz. Wiesz co, tak, ja używam plecioneczki 0,29 mm. Denerwują mnie te karpie. Na fluorokarbon? No tak, tylko że te fluorokarbonowe, no teraz to po wbiciu levela mi się jakieś tutaj lepsze odblokowały. A co to kurde, na łowisku w sklepie w ogóle nie ma fluorokarbonowych żyłek? Ale to jest tak ciulowo wyposażony sklep. Strasznie. Musiałbym wyjść. Chyba, że czekajcie, chyba, że mam w ekwipunku jakąś. A to jest do 24 kilo jedynie. Te plecionki są do prawie 26. Ale wiesz, no jakby mi się Bartosz powiesiła taka 40, to mi tego fluorokarbon i tak rozwinie, nie? Jeżeli ta żyłka, którą mam dostępną, jest tam... Do ilu ja mówiłem? Do 24? Do 24. No, chociaż z drugiej strony. Wiesz, no mówię ci, Bartosz, no prześlij mi na Discordzie screeny tych twoich setupów. I później sobie je popróbuję, nie? Ale to już będzie poza live'em, bo ja za chwilę też uciekam. Gdzie on się podział, no? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Wszedł, a nie ma go. Gdzie ty, panie, jesteś? Pewnie na inny spot się udałeś, nie? A, to prawie 46 ci na 30 metrów odjechała na fluorokarbonie. I to którym? Też tym 0,75? Tylko, że ten hamulec trzeba będzie troszeczkę słabiej ustawić, bo ona nie wytrzyma. Chyba nie wytrzyma, no nie wiem, no można sprawdzić. Nie no, masakra jest tym czasem.
Dobra, no jakieś zainteresowanie jest, tylko to się kończy tylko na zainteresowaniu, a nie ma brania. Kurczę. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. No, taki gucio. Gdzieś poleciał. Okej, Bartosz, nie ma problemu. Coś tam, Bartek znowu wszedł do gry, nie? Ale nie widziałem, że wyszedł. Kurczę, czasówka jest tak kiepska. Okej, spoko, spoko, Bartek. Dobra, Bartek dołączył. Chcesz mojkę spoda? Co to jest mojkę? Co to jest mojka? Co to jest mojka, kurde? Na 40 plus. A, mojego. Ale dobra, to może inaczej, bo ty pewnie live'a oglądasz, to ja będę gadał, bo mnie jest niewygodnie z tym czatem. A, nowa klawiatura. A ja się z moim kursorem też bujałem na początku. Ale to chyba nie jest na tym spocie, na którym ja jestem, nie? Kurde, pierwszy raz tutaj mam taką sytuację. Kuźwa, ja tego fotela to chyba w życiu nie naprawię. Dobra, czekajcie, bierzemy te zestawy, bo to nie ma co. Spróbujemy tutaj u Bartosza. No właśnie, zabieram zestawy i idę do ciebie. Ale jak ty mi to chcesz przekazać, panie? Ja tu nigdy nikomu nic nie przekazywałem, bo powiem szczerze, że nawet nie umiem. W Russian Fishing to wiem jak, ale... O, schowaj się. Dobra, i teraz, panie... Kliknij M, no. I? A, ty jesteś tutaj. Znaczy nie, to jest marker. No to pewnie i tu jesteś. Czekaj. Nie, to jestem ja. A, ty jesteś tu. O kurde, co to za spot jest? Ja muszę ten czat otworzyć. I tego, kliknij M i tego człowieczka po prawo. Okej, dobra. Kliknij M i tego człowieczka po prawej. O! Owoc palmy Maurycji. A to chyba jest dla mnie niedostępne. Coś tak czuję. Tylko który to jest spot teraz? Mm.
To byłby chyba ten, nie? To chyba ten. Dobrze trafiłem? No i gdzie jest Bartek? No kuźwa! Ja muszę zapierdzielać dookoła. Te kulki też się dają? Bartek! Gdzie jesteś? Nie ten spot? Jesus Christ! No prościej byłoby, jakbym wiedział. A, ten. Dobra. Dobra, ciśniemy. Biegniemy. Jeszcze muszę posprawdzać pierdolenie razy, czy dobrze biegnę, ale widzę, że dobrze. Te owoce palmy mogą być dla mnie niedostępne, wiesz Bartosz, bo to chyba na wyższy level. Chociaż przyznaję, że nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem teraz, bo ja od 50 poziomu to praktycznie nie sprawdzałem w sklepie przynęt. A, ty teraz łowisz na kulki. Okej. No, patrzcie, jest Bartek! I też 40 siadają? O, popatrz. No to naprawdę musisz mieć dobrą zanętę. Patrzcie, gdzieś się tutaj ustawimy, koło Bartka. No tak, oczywiście, kurczę. To jest po prostu podłość, no. A, dobra, stój sobie tu. Leciałem tak równiutko. I dupa. No dobra, to ja tym moim badziewiem będę nęcił. Biegnij, Paweł, biegnij. Tak, dokładnie. Lecę, pędzę. Na 16 metrów? Spoko. Pięć kilo zanęty rzucasz? Ajajajajajajaj. To powiem szczerze, że ja... Ja tyle to nawet bym nie miał, jakbym sobie chciał rozrobić. Nie by się chyba tyle nie zmieściło. No dobra, dobra, spoko, spoko. Ty sobie tam nęć. 5 kilo zanęty, ludzie, kochani, ja pierdziela. A my sobie tu już zarzucimy sobie zestawy, wywieziemy. Bo czas goni, niestety. To miało być na 16 metrów. Aj, to było piękne 16 metrów, kuźwa. Ja i moje scentrowane oko.
Catfish Destroyer. O! O! To ja tu widzę, że ja muszę wziąć mój wspaniały zeszyt. O, Katrina już SMS-a wysłała, że rusza. Dobra. Jakiś długopis by się przydał. Catfish Destroyer. Pięć, siedem, dziewięć. Grama. Dobra. Do tego mamy Carp Rival 1500. Proszę bardzo. Proszę teraz nie przeszkadzać karpie, bo ja tu piszę. Zobaczcie, jakie mandy, no teraz będą przeszkadzać. Big Riverin 675. Dobra, ona niech się tam ściąga, a ja sobie będę pisał dalej. Co to tutaj się powiesiło? Albinos chyba. Dobrze, dalej będziemy mieli X-Flavor. Ja bym się kurde uśmiał, jakby wszyscy widzowie teraz siedzieli z kartkami i też notowali. 56 gram. Patrzcie, unikat od razu. Ale 22600. Zaraz, moment, nie wszyscy naraz, halo. Co tam się dzieje? Niech zapiszą. Dobra, na czym ja to skończyłem? CSL Korn. Okej. To będziemy mieli 69 gram. Znaczy mililitrów. Czekajcie. Coś muszę sprawdzić. Pastoncino ty tam chyba miałeś na myśli, nie? A nie Pasino. Czy to jest coś innego? Nie, Pastoncino to na pewno. Bowser notuje w kajeciku. Tak, o, mamy medala. Zobaczymy, czy się uda. Czekajcie, bo kurde, coś mi tutaj... Jezu, ktoś pamięta, jak się czat do góry przewijało? Page up? O, page up, dobra. Dalej mamy oil cake. O kurde, dużo tego oil cake'a. 520?
I do tego hempcorn 250. Klaudia, jaki doping normalnie, kurczę blade. Dobra, jeszcze sprawdźmy. Patwisz ze stroje 579. Card Rival 1500. Big Riverine 675. X Flavor 56. Giant Octopus 53. CSL Korn 69. Pastoncino 15. Oil Cake P 520 i Hempcorn 250. Bez żadnego tutti frutti. To co? Oil Cake P... A, 250, dobra. Już poprawiam. A no właśnie, bo tak 250, o. Dobra, mamy to. No, to ciekawy jestem, co z tego wszystkiego znalazłoby się tu. A co się stało z Bartoszem? Gdzie on zniknął? Cześć Kaczucha, hej. A jest. Coś mi znikasz, Bartosz, wiesz? Pięć kilo, słuchajcie, wywaj. Ale czekaj, ale ty w zestawach też masz ten? Też masz zalętę wrzuconą na tym, na woreczkach? Czy tylko na samych kulkach jedziesz? Wywalam całą rakietę. Aha, rakietą wszystko. Bardziej komentator w tym szpitalu to głupawki dostaje, o proszę bardzo. Dobra, na dwójkę nam się coś wiesza. Na te woreczki nie złapię. A widzisz no. Ale takie medalowe się trafiają. Dobra, czekajcie. Spróbujemy teorii Bartosza, jego sposobów. I zobaczymy, może faktycznie się coś uwiesi ciekawego. Ja nie wiem, czy ja tutaj wszystko dostanę. Coś tam mam w zapasach, w plecaku. Patrzcie, Bartek już ciągnie. O, skubany, czekaj na mnie. Ja też idę. Ale to ładnie tego, ładnie holujesz. Wędek nie mogę opanować. Pomógłbym ci, ale nie mogę twoich wędek brać. No tak, przerzuciłem się na pokój dla znajomych. Oj, będzie krówka. Aż ty, synu. No w sumie on już jest tak blisko tutaj, bo go widać.
Patrzcie. Ciekawe, kiedy się zmęczy. Ciekawe, proszę państwa, czy to Bartosz wyszedł z Karpiem na spacer, czy Karp z Bartoszem, nie? Dobre pytanie. Właśnie. No jest jest bliziutko. Dobry wieczór, Anulko. Dobry wieczór. Co to się? Zerwał się skubany? Nieładnie, niedobrze. No dobra. Sprawdźmy, co ja tutaj właściwie mam. Do sklepu muszę iść. Dobra, Catfish Destroyera sobie kupimy. Aha, i CSL-kę jeszcze. Kurda, ja CSL-kę zostawiłem w magazynie. A tu nie będzie. Ha, 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 pięknie, tu nie ma atraktorów. Ej. No i właśnie. No nic. Nie można mieć wszystkiego. Wyjąłeś? A mnie się wydawało, że tego. Mnie się wydawało, że ci się zerwał. Nie spojrzałem na czat. Jest, rzeczywiście 37,54. Unikat. Ładny. No cóż, ale tak jak powiedziałem, no nie można mieć wszystkiego. Będę musiał wyjść z łowiska i przejść do magazynu tylko po to, żeby tutaj kilka rzeczy tych potrzebnych do robienia zanęty wziąć. Ja, Bartek, tutaj wrócę do ciebie. Tylko najlepiej jakbyś wszedł do nas na Discorda, to byśmy na głosowy wpadli, nie? 1, 2, 3, dobry wieczór. Natomiast ja się z państwem żegnam. Dzięki za dzisiaj, dzięki za obecność, dzięki za wszystkie łapki w górę. No i oczywiście dzisiejszym donatorom dziękuję za wsparcie kanału. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa, pa.